Witam. Mam do zaprezentowania dzisiaj bardzo użyteczną zabawkę, mianowicie XR kompresor druga seria. Nie będę rozpisywał się, co to jest, no bo chyba, jeżeli ktoś to ogląda, jest zainteresowany. I też nie będę za bardzo tego rozpisywał się nad tym, nad jej możliwościami, bo ona jest dobra pod solówki, takie funkowe rzeczy. Test odbędzie się pod regentem z OG1 i gitarą Fender Stratocaster z 1995 roku. Na początek bez kompresorka. Kompresorem. Żeby było lepiej słychać, podciągnę level na full. Sustain tutaj bardzo dobrze odgrywa rolę i atak. Atak ładnie tutaj wyrównuje dźwięk, a sustain go ładnie przeciąga. Level tutaj, w zależności, ja na przykład go często stosuję pod delikatnymi przesterami, jest bardzo dobrze on współgra z tym. Ale dzisiaj będzie bez przesterów, może w najbliższym czasie. Tak czy inaczej, na początek jakieś takie melodyjkowe granie. Bez kompresora. Słyszycie. Bardzo fajny, bardzo prosty. Nie wiem, może ja nie umiem za bardzo z tego korzystać, przez to nie jest to test taki jakiś specjalnie długi, ale moim zdaniem to jest kompresor prosty, łatwy w użyciu. No tak naprawdę na chwilę obecną nie za wielką cenę. Jeżeli ktoś potrzebuje to funky, jazzu, czy ogólnie pod solówki rockowe, hard rockowe i taki tam, jest to bardzo dobry efekt. Z całego serca polecam, jeżeli ktoś nie potrzebuje dobry kompresor, a nie chce wydawać dużo kasy. Z wami się żegnam, dziękuję za uwagę, cześć!